Cześć! Lubicie ferie, prawda? Jest to bardzo fajny czas, ale też pewnie wiecie, że trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Dzisiaj pokażemy Wam kilka kroków na udane i bezpieczne ferie. No, to przejdźmy do oglądania, ale jeszcze zanim dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Po pierwsze, nie bawcie lepiej się kuchenką gazową, bo może wam się stać jakaś krzywda. Zobaczcie, jak to wygląda, gdy dwie dziewczynki bawią się kuchenką gazową. Się nudzi. W sumie to mi też. Wiem, co zrobimy. Pobawimy się? No co ty? Mam lepszy pomysł. Ugotujemy dla mamy zupę. Będzie taka szczęśliwa. Ale przecież mama nam nie pozwala samym gotować. Pamiętasz, jak kiedyś prawie się na ciebie wylała gorąca zupa? Ale to było kiedyś, jak byłam małym dzidziusiem. Teraz jesteśmy już duże, możemy ugotować. A tak w ogóle, to nawet znam przepis. Ale przecież nawet wielkością jesteśmy do tego za małe. No to podstawimy krzesło, łatwe. Coś czuję, że to się skończy źle. Widzisz? Przytargałam krzesło. No, to wchodź, sięgnij saganek i napełnij go wodą. Ja zajmę się resztą. Dobrze. Jak to ma mamę ucieszyć, to zrobię. Jeszcze tylko troszeczkę. Mam go. I co? Coś ci się stało? Nie. W sumie masz rację. Co się może nam stać? 5 minut później. Patrz, już jest cały pełny wodą. O, to świetnie. Teraz musimy go tam wtargać na kuchenkę gazową, odpalić kuchenkę i zaczynamy gotowanie. 3, 4, ciągniemy go do góry i wchodzimy na grzesełko i stawiamy go na kuchence gazowej. 3, 4. Ej, co ty? Weszłeś na kuchenkę? A jak się poparzysz? Nic się nie stanie. Przecież nie jest odpalona. No dobra, schodzimy. I co teraz? Jak to co? Musi się przecież woda ugotować, a potem do środka wsypujemy proszek. Proszek? Jaki znowu proszek? Widziałam, że jak mama gotowała, to wsypywała proszek. To pewnie był albo sól, albo wageta, albo pieprz. Ale... przecież nie wiemy dokładnie, co to było i w jakich proporcjach. Och, nie przesadzaj. Ugotujemy taką, mama się ucieszy. No, to teraz tylko wystarczy kliknąć kuchenkę. Tylko... widzisz? Już zaczęła działać. Woda już się pewnie powoli gotuje. No dobrze, to za 5 minut sprawdźmy, czy się ugotowała. 5 minut później. Słyszysz to? Słyszysz? Musimy sprawdzić, czy się woda ugotowała i dodajemy marcheweczki, a potem ten proszek. Nic nie widzę. Widzę sam sagan. Nawet w niej wody nie widzę. Ach, to wejdź na krzesło. No dobrze. Szybko uciekaj! Gorąca woda się wylała. Prawie by nas poparzyła. Co tu się dzieje? Magda, mówiłam ci, nie gotujcie. Trzeba to natychmiast posprzątać. Ale mamo, czy to jest gorący wrzątek? Gotowałyście? No tak. Liluś, kochanie, coś ci się stało? Magda, czemu Lila płacze? No bo ona spadła z krzesełka. Co? Jeszcze tutaj? Ona? Przecież mogła się poparzyć gorącym wrzątkiem. No co ty, to mogło się źle skończyć. Mogłaby się poparzyć i z niej zejść skóra. Przepraszam. Więcej masz nie gotować. Macie zakaz. I teraz będę już miała inną kuchenkę. Taką, co trzeba przekręcić kluczyk, żeby się odpaliła. Nie wiem, tata coś wymyśli. Lilo, coś cię boli? Boli mnie nogę. Widać, masz dużo obtarte. Nie martw się.
Coś z tym zrobimy. Przykleję ci plasterek. A ty, Lila, też. Dlaczego się posłuchałaś Magdy? Bo Magda mi kazała. Powiedziała, że będziesz się cieszyć, jak ugotujemy zupkę. Magda, no nie spodziewałam się tego po tobie. Mamo, przepraszam. Mogłaś narazić swoje życie i jeszcze życie Lili. Po drugie, nie skaczcie lepiej po meblach i po krzesłach, bo to się może źle skończyć. Przypowiada się fantastyczna zabawa. Taki fajny park sobie urządziłem. Zaczynamy od biurka, potem skaczemy na krzesła. 3, 4 i hop! Ale fajnie! Kolejny hop! To teraz na fotel! Ten fotel jest taki mięciutki. Teraz wyzwanie na łóżko! Prawie bym spadł, ale co? Teraz najlepsze z łóżka na biurko! Że mi wydawało się to lepsze! Franku, co się stało? Znowu robiłeś te parkoury! No pięknie! Mam nadzieję, że noga nie złamana! Napuchła ci! Ale skąd ty wiesz, że już to chodzi o nogę? Mówiłam ci! Napuchła! Chyba złamana! Pojedźmy do lekarza! 20 minut później! Janku, jesteśmy już w szpitalu. Za chwilę wchodzimy do doktora. Mam nadzieję, że nie masz złamanej nogi, chociaż jest mocno napuchnięta. Ale ja się boję. Nie bój się. Nie bój się skakać. Nie będziesz bał się pewnie też doktora. Następny! O, chyba już woła nas pani doktor. Chodźmy. Dzień dobry, mój syn chyba złamał nogę. No dobrze, to poprosimy go na salę prześwietleń. Proszę za mną. Pani niestety tam nie może wejść. Może wejść ze mną tylko syn. To jest sala prześwietleń. Tam wszystko promieniuje. No dobrze, dobrze. Tylko tam zaniosę syna. No dobrze. Dalej pani nie może wejść. Ała! Moja noga! To niech może pani go weźmie. No dobrze, wezmę go. Tak cię boli ta noga? Boli mocno. No, to chodźmy na salę prześwietleń. Janek z panią doktor już poszedł. Teraz właśnie trwa prześwietlenie. Bardzo się stresuję. Czy Janek będzie miał całe ferie w gipsie, w szpitalu? To pewnie będą jego najgorsze ferie życia. Jakiś czas później... O, już idą. Och, Janku, wszystko w porządku? Tak, mamo, wszystko jest dobrze teraz. Już mnie trochę mniej boli. Pani syn będzie musiał zostać w pokoiku swoim na oddziale dziecięcym. Zaraz panie zaprowadzę do pokoiku. A ile on tam będzie czasu? No mniej więcej... Ferie i może kilka dni. Co? Całe ferie w szpitalu? O nie! To zapraszam na oddział. To tutaj. Może on być na górze. Na dole jak już na przykład będzie z wózka zsiadał. Na górze ma być przez cały ogólnie czas. Może sobie na wózku jedynie siedzieć. Chyba, że będzie chciał zejść z wózka, no to na te krzesełeczko. No dobrze, dobrze. To my się tutaj już zagospodarujemy. O nie! Teraz będę całe ferie w szpitalu. Jak ja dobrze żyję. Mogłem nie skakać po tych meblach. Jak pani będzie nas się pytać, co robiliśmy w feria, to ja powiem, że całe ferie byłem w szpitalu. Będę miał najgorsze ferie swojego życia. Po trzecie, a co można robić fajnego w ferie? Ania ze swoim tatą w każde ferie pieką pyszne ciasteczka. Hania postanowiła przez całe ferie napisać krótkie opowiadanie do wydawnictwa. Możliwe, że jej książka będzie bardzo popularna.
Na razie ma ona tylko 13 lat, więc jest jeszcze bardzo młoda. Jak będzie dorosła, na pewno będzie dużo lepsze bajki pisać. A Ewelina tak najprościej postanowiła, że całe ferie będzie się bawić w swoim pokoju. Julka chce jak najwięcej czasu spędzić ze swoimi dwoma króliczkami. To już koniec na dzisiaj. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pa, pa!